Radek Brzuska, dzień dobry. To jest kolejny odcinek Akademii Rynku Energii. To jest projekt organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt, w którym rozmawiamy o przyszłości energetyki, przyszłości środowiska, klimatu i przyszłości naszej planety. Dziś z moimi ekspertami porozmawiam o energetyce jądrowej. Temat niezwykle gorący i to dosłownie, o czym już za chwilę. A ekspertami w dzisiejszym odcinku są pani Anna Talarowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dariusz Aksamit z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Fizyki. Dzień dobry. Cześć. Oraz Adam Rajewski, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś o energetyce jądrowej, chociaż myślę, że wielu naszych widzów może się zastanawiać, jak to? Przecież od ładnych paru lat mówimy, że rozwiązaniem problemów energetycznych naszego kraju i właściwie całej planety jest energetyka odnawialna. Woda, wiatr, słońce. Widzimy, że jak grzyby po deszczu powstają w Polsce farmy, które złożone są z paneli fotowoltaicznych. Mamy mnóstwo wiatraków, za chwilę uruchomimy jeszcze inne zasoby tej naturalnej energii. Po co więc nam energetyka jądrowa w XXI wieku? Panie Darku. No właśnie chociażby po to, że mimo, że fantastycznie rozwija się rynek OZE i świetnie, że mamy coraz więcej tych instalacji, to niestety jesteśmy bardzo daleko od tego, żebyśmy mogli polegać tylko i wyłącznie na nich. Cały czas, mimo całej sympatii do OZE, no musimy zauważyć, że słońce świeci w dzień, a wiatr czasem wieje, a czasem nie wieje. Więc jeśli już instalujemy moce w OZE, to musimy je bilansować czymś, co jesteśmy w stanie kontrolować. Więc albo mamy paliwa kopalne typu właśnie węgiel, gaz, czyli bardzo duże emisje gazów cieplarnianych, albo energetyka jądrowa. Więc po pierwsze, jeśli chcemy mieć prąd w gniazdku zawsze, to albo mamy stabilne źródło energii, no albo tak olbrzymie magazyny energii, że nawet jeśli przez 10% czasu dane źródło emituje, produkuje energię, to my musimy przez te 10% tyle zmagazynować energii, żeby nam wystarczyło, żeby taka na przykład Warszawa przez 24 godziny na dobę miała prąd. Więc to jest, magazynowanie energii jest dużym wyzwaniem, co wiemy, mając przy sobie chociażby telefony komórkowe. Wiemy, jak często trzeba je ładować i jak mało pojemne są dziś baterie. Nawet jeśli tu skala jest śmiesznie mała w porównaniu do tego, jeśli zaczynamy mówić o zasileniu na przykład takiej właśnie Warszawy, bo jeśli jeszcze mówimy o pojedynczym gospodarstwie domowym, to da się zmagazynować dość energii, żeby te 10 kWh wystarczyło nam, żebyśmy sobie podgrzali wodę, zagotowali, mieli światło i tak dalej, ale nie jesteśmy w stanie, jeśli pomyślimy o tym, ile powierzchni chociażby potrzebujemy na farmę wiatrową czy na fotowoltaikę, no to nie mamy tej powierzchni w centrum miasta. I to jest druga rzecz, odpowiadając na pytanie, po co nam energetyka jądrowa, jaka jest jej zaleta. No właśnie ta kondensacja, niesamowita gęstość energii, to żeby mieć tyle samo energii, co z farmy fotowoltaicznej, no to one się muszą ciągnąć po horyzont, a tu możemy po prostu postawić jeden względnie mały reaktor. Ale rzecz trzecia, która powinna być tak naprawdę podkreślana na pierwszym miejscu. Energetyka jądrowa, poza tym, że jest stabilnym i bezpiecznym źródłem, przede wszystkim ma najmniejszą z tych wszystkich źródeł emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ilość produkowanej energii. Więc o tych źródłach OZE mówi się, że one są takie czyste, ale trzeba pamiętać, że one jednocześnie, każdy ten pojedynczy wiatrak czy ten pojedynczy panel, on produkuje bardzo mało energii, więc musimy pokrywać duże powierzchnie albo stawiać właśnie całe farmy wiatrowe, w tym chociażby farmy na morzu, które no właśnie, jeśli ktoś widział takie obrazy, one są po prostu olbrzymie. Zamiast tego możemy mieć coś, co jest kompaktowe. Jak mówię, w przeliczeniu na ilość produkowanej energii, energetyka jądrowa pozostaje najczystszą technologią, jaką mamy. Czyli oszczędzamy miejsce, mamy pewność dostaw energii, dlatego że no, nie ma powodu, dla którego taka elektrownia miałaby przestać działać. Jest sterowalna. Tak, nie jest zależna od słońca, wiatru, wody, po prostu działa sobie i już, jeśli tylko ma paliwo, rzecz jasna. I niektórzy twierdzą, że energetyka jądrowa to jest jeden ze sposobów ochrony przyrody. Zastanawiam się, jak. Myślę, że wielu naszych widzów zadaje sobie to pytanie. Zdecydowanie, właśnie dlatego, że jeśli myślimy o tym, że szukamy, znaczy jakąś ilość energii musimy wyprodukować. I teraz jeśli chcemy to zrobić w panelach, to zdarzają się takie kuriozalne sytuacje, że są na przykład wycinane lasy
po to, żeby ileś tam hektarów pokryć panelami. Albo że są osuszane mokradła, które są bezcenne przyrodniczo, po to, żeby stawiać tam farmy. Więc jeśli chodzi o samą oszczędność miejsca w ekosystemie, energetyka to jest bezprecedensowo absolutnie na pierwszym miejscu. Ale no właśnie druga sprawa, wiemy, nie mamy żadnych wątpliwości, szczególnie po szóstym raporcie IPCC, emisje gazów cieplarnianych są zabójcze dla tej planety. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości i każda technologia, która redukuje emisję gazów cieplarnianych, jest narzędziem w ochronie środowiska. Energetyka jądrowa jest najpotężniejszym z narzędzi, jakie mamy, żeby produkować dużą ilość energii przy możliwie małych emisjach gazów cieplarnianych. A co to znaczy małe emisje gazów cieplarnianych? Wiadomo, że jeśli spalamy węgiel czy gaz, to do atmosfery uwalniany jest bardzo ciekawy zestaw różnych gazów, bo to jest i dwutlenek węgla, i różnego rodzaju pyły, i tlenki siarki, azotu. A co uwalnia się do atmosfery? Szczęśliwie tutaj w obronie węgla bardzo dużo się wydarzyło w zakresie tego, żeby oczyszczać te spaliny. I to są i technologie akceleratorowe, i filtry. Można by o tym rozmawiać godzinami. I przemysł węglowy w związku z tym się chwali, że no przecież dokonał dużego postępu. No tak, to prawda, mamy mniej, dużo mniej niż było w latach 70. Po prostu syfu w powietrzu, mówiąc ogólnie, ale nadal jakby nie kombinować, to i tak mamy dwutlenek węgla, abstrahując jeszcze od innych gazów cieplarnianych. A w przypadku elektrowni jądrowej? No, w trakcie pracy elektrowni jądrowej nie ma już żadnych emisji. Jedyne emisje, żeby tak patrzeć na taki szeroki obraz, na całość, to powinniśmy patrzeć od momentu instalacji, czyli stworzenia w ogóle infrastruktury, po moment jej zlikwidowania po kilkudziesięciu latach pracy. I każdy metr sześcienny betonu wylany, czy to pod fundamenty masztu wiatraka, czy to na obudowę reaktora, każdy ten metr sześcienny betonu jest związany z jakimiś emisjami dwutlenku węgla. Tylko teraz znowu, przez to, że my budujemy reaktor, który produkuje gigawaty mocy, to w przeliczeniu na ilość produkowanej energii mamy tutaj kilkaset razy mniej emisji niż w przypadku węgla i mamy porównywalnie jak z wiatrakami, a cały czas mniej niż fotowoltaika. A poszczegółowe liczby można spojrzeć w naszą grafikę. Można spojrzeć na grafikę, można też w internecie poszukać sobie takich obrazków pokazujących, jak wygląda elektrownia jądrowa. Bez problemu możemy zobaczyć, jaki kształt ma budynek, jak wygląda z bliska czy z daleka, ale myślę, że wiele osób zadaje sobie pytanie, co dzieje się tam w środku. I myślę, że wielu naszych widzów także ma niekoniecznie zgodne z rzeczywistością wyobrażenia na temat tego, jak wygląda proces produkcji energii w reaktorze jądrowym. Już sama nazwa, reaktor jądrowy, budzi u wielu osób dreszcze i przerażenie, więc wyjaśnijmy, jak to działa, co dzieje się wewnątrz reaktora, czyli tego serca elektrowni jądrowej. Jasne, nie sposób przyznać, że wydaje się, że każdy wie, jak powstaje prąd, mamy źródło ciepła, para, która jest produkowana w tym źródle ciepła, upraszczając, jest kierowana na turbinę, następnie kręcimy generatorem, mamy energię elektryczną. Natomiast tak jak wspomniałeś, u nas najciekawszym elementem jest ten reaktor jądrowy, a tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić i odnosząc się do tego, co powiedział Darek odnośnie gęstości energii, tutaj w ręku mam taki element, który odpowiada trzem pastelkom paliwowym i te trzy pastelki paliwowe są w stanie wyprodukować tyle energii elektrycznej, co bylibyśmy w stanie wyprodukować 3 ton węgla. To pokazuje... To są 3 tony węgla. Tak, w uproszczeniu to są 3 tony węgla. I my te 3 tony węgla, w zasadzie ich trochę więcej, opakowujemy jedna na drugiej, zapakowujemy w koszulkę szczelnie, czyli cokolwiek się wyprodukuje w procesie, tak naprawdę podczas reakcji rozszczepienia, podczas reakcji rozszczepienia jądra atomowego, dokładnie uranu-235, produkowane są jakieś produkty, które zostają zatrzymane w tej koszulce, o której wspomniałam wcześniej. Następnie powstają też neutrony. Te neutrony uderzają w kolejne jądra uranu-235 i tak oto mamy kolejną generację ciepła. To ciepło jest odbierane przez chłodziwo, które jest które przepływa przez nasz zbiornik ciśnieniowy. Zbiornik ciśnieniowy, tak w skrócie, taki szybkowar, tylko ciut większy. I w tym szybkowarze mamy poukładane takie w zasadzie paluszki, tylko od różnych odległościach. No i są różnicą, że te paluszki mają bagatela 4 metry. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, że
te paluszki z tych elementów paliwowych, już bądźmy poprawni, możemy tego nie otwierać przez blisko 2 lata. Po dwóch latach otwieramy zbiornik ciśnieniowy reaktora i przestawiamy nasze elementy paliwowe, dokładamy trochę nowych i mamy dalej sprawnie działające źródło energii, które ma współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej na poziomie 85-90%. Czyli mamy stabilne źródło, źródło energii elektrycznej, ciepło jakby się uprzeć w zasadzie też, o czym później pewnie Adam, które w zasadzie działa nam pod sznurek. Jesteśmy pewni, że nasza woda, nasza pralka, nasza zmywarka, nasz zakład przemysłowy będzie działać bez zarzutu, bo mamy stabilne źródło energii. Czyli energetyka jądrowa w kontekście też energetyki odnawialnej, o której wspominaliśmy wcześniej, jest tym elementem stabilizującym. Mamy pewność, że jest coś, co działa zawsze, a wtedy, kiedy świeci nam słońce, kiedy wieje wiatr, spokojnie możemy czerpać możliwie jak najwięcej energii ze źródeł tych naturalnych i odnawialnych. Ale skąd biorą się tego typu pastylki, które pokazaliśmy przed chwilą? Raczej w sklepie spożywczym nie da się ich kupić osiedlowo. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Jest to element, który podlega ścisłej kontroli na każdym etapie powstawania, od wydobycia rudy uranu po proces takiego oczyszczania, gdzie mamy tlenek uranu, tak zwany yellow cake. Pięknie wyglądająca, żółta. Taki proszek. Ruda. No taki ciasto, proszek, takie ciasto, to taki trochę proszek kurkumy. Tak, taka trochę kurkuma. Kurkuma to jest dobra taka nawet. Trochę kurkuma, potem my tą kurkumę zamieniamy na to, żeby była gazem, żeby mieć odpowiednią koncentrację tego uranu. Ponieważ to nie jest proste, uran 235 w przyrodzie występuje poniżej 1%. Do reaktora pakujemy paliwo, które ma wzbogacenie, czyli zawartość tego uranu 235 na poziomie 3-5%. Żeby osiągnąć to wzbogacenie, potrzebujemy wzbogacić, czyli de facto odwirowujemy nasz uran, zbieramy tą większą część uranu 235. Następnie produkowany jest dwutlenek uranu, który jest wpakowany właśnie w takie. On jest taki sprasowywany dokładnie w takie pastylki. No, tak to w zasadzie wygląda, taki czarny, ceramiczny materiał. I w postaci takiego materiału, upakowanego w termosy czy w koszulki, o których mówiliśmy wcześniej, trafia do elektrowni jądrowej. I jeszcze mamy taki element pośredni. Te termosy bądź rurki ułożone są w kasety paliwowe, w takie bloczki 17x17, żebyśmy zapewnić, że odległości między tymi prądami są stałe, że kontrolujemy warunki przepływowe i dokładnie wiemy co tam się dzieje. Ale wiele osób zadaje sobie pytanie, okej, wszystko jest dobrze przez te 2 czy kilka lat, kiedy korzystamy z takich pastylek, one produkują ciepło, to ciepło zamieniane jest w różnych procesach na energię elektryczną, fajnie, cieszymy się, no i potem mina nam rzednie, bo w pewnym momencie taka pastylka jest, krótko mówiąc, wyczerpuje się ta bateria i trzeba się jej pozbyć. I tu powstaje kwestia odpadów radioaktywnych i to jest kolejny moment, kiedy ja i wielu naszych widzów z pewnością zadaje sobie pytanie, czy warto, super, że mamy tę stabilność, super, że mamy bezpieczeństwo, ale czy warto iść tą drogą, wiedząc, że na końcu mamy rosnącą górę odpadów radioaktywnych? No właśnie, to jest ciekawe z tą górą. Gdybyś przykładowo tylko ty korzystał z energii, tej czystej energii wyprodukowanej wyłącznie z atomu, to ilość tych niebezpiecznych, wysoko aktywnych odpadów zmieściłaby się w twojej dłoni. Czy twojej, czy mojej, czy Darka. Przez całe życie. Przez całe życie. Jeżeli mówimy o węglu i o ilości wyemitowanego CO2, no to z pewnością by się nie zmieściło w tym pomieszczeniu, więc mamy pewną skalę. Mało tego, jeżeli chcielibyśmy te odpady upakować na nasz Stadion Narodowy, to trochę tak, jakby na tej murawie stadionu mieć takie prostopadłościan wielkości, wysokości 10 metrów. To jest niecałe 14% objętości tego stadionu. To jest osiągalne. Chwycić pastylkę. To właśnie, jeśli sobie pomyślimy, że to jest ekwiwalent 3 ton węgla, to od tego powinniśmy zacząć rozmowę o odpadach. Ile odpadów będzie? Produkujemy tę samą ilość energii, no bo musimy, ale ile odpadów będzie z tego, a ile odpadów będzie, no,
nie mamy tutaj studia, w którym się zmieszczą 3 tony węgla. Więc relatywnie tak naprawdę tych odpadów jest po prostu mało. Ale co więcej, energetyka jądrowa jest jedyną gałęzią przemysłu, która za swoje odpady bierze pełną odpowiedzialność. Bo jak chociażby wrócimy do tego węgla, to pytanie, gdzie się pojawiają odpady z tego węgla? No i one są tu wszędzie, chociażby w tym powietrzu, którym oddychamy. Atmosfera jest traktowana jako darmowy ściek dla odpadów z energetyki konwencjonalnej, więc jeszcze raz powtórzę, energetyka jądrowa bierze pełną odpowiedzialność za swoje odpady. I po prostu fizycznie możemy je rzeczywiście przechwycić. To jest to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że my tę pastylkę z tego, czy no, element paliwowy zużyty z tego reaktora wyjmujemy, my wiemy, gdzie on jest, my go trzymamy w ściśle kontrolowanym środowisku, co jest tak naprawdę proste, a w przypadku energetyki konwencjonalnej po prostu, no dokładnie tak jak Darek powiedział, atmosfera jest ściekiem. I tutaj warto podnieść ten argument, który on bywa w odniesieniu do energetyki jądrowej stosowane, że zostawiamy odpady na przyszłość, a z energetyką konwencjonalną to co robimy? To zostawiamy je nawet nie tylko na przyszłość, ale na teraźniejszość. Mhm. Zostawiamy je naszym dzieciom w zasadzie. Tak. W momencie, dokładnie tak kiedy... samo, tylko nie tak samo, bo nic z tym nie robimy. No, odpady takie, które generuje konwencjonalna energetyka, powiedzieliście, trafiają do atmosfery, trafiają do środowiska. Część z nich zamknięta jest w ścianach gipskartonowych, które są w naszych domach, bo część pyłów tak jest właśnie zagospodarowywana. Ale czy energetyka jądrowa jest jedynym źródłem odpadów promieniotwórczych? Absolutnie nie. I tutaj warto wspomnieć, właśnie w tym roku obchodzimy 60-lecie Różanu, ZUOP-u, czyli Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, czyli składowiska, polskiego składowiska odpadów, no, które od lat 50. sprawnie funkcjonuje i odbiera odpady z medycyny nuklearnej, z reaktorów nieenergetycznych, ale reaktorów naukowych, reaktorów badawczych znajdujących się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Bo przypomnijmy, że w Polsce mamy reaktor jądrowy, o czym mało kto wie i często osoby protestujące przeciwko budowie elektrowni jądrowej są przekonane, że to byłby pierwszy reaktor budowany w Polsce. Nie, tuż pod Warszawą taki reaktor działa tak, od wielu dekad. Jest reaktor badawczy, ale no jest to pełnoprawny reaktor jądrowy, więc dzisiaj cały czas funkcjonuje reaktor Maria, reaktor Ewa już jest w likwidacji, już zakończył swój okres. Jeszcze po drodze było kilka większych, mniejszych instalacji, ale no właśnie to warto podkreślić, że my od 60 lat się zajmujemy odpadami promieniotwórczymi tylko w Polsce, abstrahując od tego, co się dzieje na świecie, gdzie ta energetyka no, też się rozwija od dziesięcioleci i problem składowania nie jest problemem nowym, to nie jest coś, co nagle nas zaskoczyło i nie wiemy, co z tym robić, tylko od lat się toczą nad tym badania i to paliwo, które już zostało wypalone, jest bezpiecznie składowane. Energetyka konwencjonalna, jak sami Państwo wspomnieliście, zaliczyła wiele takich przełomowych momentów, jeżeli chodzi o postęp technologii. Pytanie tylko, czy to samo możemy powiedzieć o energetyce jądrowej i o to zapytam już za chwilę. Energetyka jądrowa to jest coś, co towarzyszy nam od okresu powojennego. Tak naprawdę II wojna światowa to był moment, kiedy przetestowaliśmy jako ludzkość w fatalny sposób energię jądrową. Pamiętamy Hiroshimę, pamiętamy pierwsze bomby. Kiedy okazało się, że ten rodzaj energii może być doskonałym źródłem do wykorzystania też w cywilnej energetyce, zaczęły się poszukiwania metod okiełznania tej energii, żeby ona nie była niekontrolowana, tak jak przy wybuchu bomby. To się udało, ale ta technologia opracowana tuż po wojnie no, była co najmniej niedoskonała. Pytanie, czy dziś energetyka jądrowa jest nowoczesna i czy może być jeszcze lepsza? Znaczy, to jest argument też, który często się pada, że jakieś rozwiązanie w energetyce jest nowoczesne, nie nowoczesne. Warto w ogóle sobie powiedzieć, że energetyka to nie jest do końca taka branża, jak dajmy na to elektronika, przynajmniej w odniesieniu do produktów konsumenckich, więc tu warto powiedzieć, że coś, co powstało po wojnie, wcale niekoniecznie jest, jeżeli chodzi o energetykę, stare. Tak naprawdę energetyka jądrowa jest jedną z najnowszych metod produkcji energii elektrycznej, nawet jeżeli uwzględnimy jako rok jej powstania te późne lata 50., tak jak to naprawdę miało
miejsce. Bo na przykład pierwszy wiatrak produkujący energię elektryczną to jest koniec XIX wieku, o czym być może część z naszych widzów nie wie. Tylko że tak naprawdę w rozmowie o tym, do czego nam ta energetyka jądrowa ma służyć, to dyskusja o tym, co jest nowe, a co jest stare, moim zdaniem ma umiarkowane zastosowanie. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, co jest rozwiązaniem nowoczesnym i takim, jakie chcemy stosować, tylko że pojęcie nowoczesności nie ma bezpośredniego związku z wiekiem technologii. No, gdyby tak było, to powinniśmy zaprzestać stosowania rowerów. Przyjechałem tu dzisiaj na rowerze, notabene. Nie czuję się w obowiązku odstawienia go na złom, tylko dlatego, że potem wymyślono inne środki transportu. I nie będę tu przylatywał helikopterem, tylko z racji tego, że jest coś takiego jak helikopter. Tak samo. Ale mamy się rowery karbonowe, mamy super elementy, które sprawiają, tak, że one są szybsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze. Tak jest. Co z energetyką jądrową? Czy oczywiście postęp techniki trwa. Sama idea taka, że mamy ciepło z reaktora, potem zamieniamy to ciepło na jakiś czynnik roboczy, na ogół parę, energię elektryczną, to się nie zmienia, bo ta idea jest zasadniczo dobra. To nie jest tak, że musimy się jej pozbyć, tak jak idea roweru, że mamy te dwa kółka, gdzieś tam pedały do tego, to się sprawdza. Pewien postęp techniki istnieje i oczywiście on został w tej technologii przez wiele dekad eksploatacji, przez wiele dekad projektowania tych instalacji uwzględniony. Te instalacje są coraz efektywniejsze, coraz bezpieczniejsze, bo to też jest bardzo ważny element, coraz bardziej restrykcyjnie, w zasadzie w sposób nieporównywalny z innymi branżami przemysłu i działalności ludzkiej myślimy o bezpieczeństwie, więc taki postęp następuje. Natomiast to jest postęp ewolucyjny, bo rozwiązanie, które wymyślono w latach 50. zasadniczo jest dobre, było dobre, jest dobre i pozostanie dobre jeszcze na wiele lat. Ale oczywiście to nie jest tak, że stoimy w miejscu. Tak, że ta technologia jest zamknięta i gotowa i wystarczająca, to nie mielibyśmy kolejnych generacji elektrowni jądrowych. Teraz mówi się o elektrowniach czwartej generacji. Czym one różnią się od tych poprzednich? Czy warto na nie czekać? A może warto wejść w taką technologię, o której czasami można poczytać w doniesieniach medialnych, mianowicie modułowe elektrownie jądrowe, czyli może nie przydomowe, ale takie właśnie niewielkie bloki, które wystarczą do zasilenia jednego miasta czy niewielkiej części miasta. Mamy dużo, ale małych, w domyśle bezpieczniejszych elektrowni jądrowych. Oczywiście postęp techniki zawsze trwa, inżynierowie pracują nad tym, żeby coś było lepsze i rzeczywiście jest szereg technologii, czy to tak zwanej generacji czwartej, czy to właśnie małych reaktorów modułowych, które mają szereg ciekawych cech i w momencie, w którym zostaną opracowane, na pewno będą w stanie rozszerzyć nam pola zastosowania energetyki jądrowej, pozwolić, żebyśmy produkowali przy pomocy energii jądrowej na przykład bezemisyjne paliwa syntetyczne. No tu jest dużo mowy dzisiaj o wodorze, ale to nie jest jedyne, jakie może się w przyszłości przydać, żeby zasilać miasta relatywnie niedużymi instalacjami, żeby poprawić efektywność procesu, żeby zmniejszyć ilość odpadów. Takie technologie są na różnych etapach badań, od takich, które są tylko w PowerPoincie, po takie, gdzie już istniały przemysłowe prototypy, ale po prostu nie są jeszcze dopracowane. Natomiast użyłeś kluczowego słowa. Czy powinniśmy czekać? Otóż w związku z tym, co powiedział Darek, w związku z tym, co mogliśmy, czy możemy od kilku dni, no bo nie wierzę, żeby ktoś się już przez te kilka tysięcy stron przegryzł, ale możemy przeczytać w naprawdę, zdaje się, niesympatycznym pod względem wniosków raporcie IPCC, czekanie jest ostatnią rzeczą, jaką my dzisiaj możemy zrobić. Dzisiaj mamy 2/3 energii elektrycznej pozyskiwane ze źródeł emisyjnych w skali świata. I teraz mówienie, że możemy poczekać, aż rozwiążemy jakieś problemy, będzie lepsza energetyka jądrowa. Tak samo jak mówienie, że możemy poczekać, aż kiedyś wymyślimy technologię magazynowania do rozwiązania problemów źródeł odnawialnych, o którym mówił Darek. No nie, my nie możemy czekać. My dzisiaj jesteśmy na czymś w rodzaju wojny ze zmianami klimatu. To jest taka dość specyficzna wojna, bo wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Z drugiej strony walczymy też sami ze sobą poniekąd, ale jak jesteśmy dzisiaj na wojnie i musimy tę wojnę zacząć toczyć na serio, bo z raportów IPCC wynika dość wyraźnie, że my tej wojny dzisiaj nie traktujemy serio jeszcze, nie potraktowaliśmy jej serio, to musimy to robić narzędziami, które już istnieją. Niektóre może będą istniały, które trzeba dopracować, którym trzeba zbudować prototypy. No, inżynierowie to są fajni ludzie. My się staramy świat czynić lepszym, ale to nie jest tak, że coś się wymyśli, zbuduje się je od ręki i jest doskonałe. To są lata dopracowywania, ulepszania każdej jednej technologii. A klimat, rozumiem, nie mamy czasu. Czeka i jest z nim coraz gorzej. Tak. Gdybyś, Radku, to samo pytanie zadał nam 30
5, 40 lat temu, mimo że żadnego z nas wtedy nie było na świecie, to już wtedy byśmy ci odpowiedzieli, znaczy nasi odpowiednicy by odpowiedzieli, my już nie mamy czasu czekać. Więc jeśli my jesteśmy już spóźnieni o kilkadziesiąt lat z redukcją emisji gazów cieplarnianych i to energetyka to jest tylko jedno, ale no chociażby spalanie paliw kopalnych, przede wszystkim właśnie ropy w transporcie, gdzie żeby to rozwiązać, to musimy elektryfikować transport, czyli wzrośnie znowu zapotrzebowanie na energię elektryczną i tak dalej. My ze wszystkimi tymi działaniami jesteśmy już bardzo spóźnieni i już zaczynamy obserwować bardzo poważne zmiany i po prostu tak samo mogliśmy sobie dyskutować, a może poczekajmy na syntezę termojądrową, bo tam to już nawet tych odpadów nie ma. Super, gdyby była gotowa, budujmy, tylko że my na to poczekamy kolejnych pewnie z 50 lat, zanim to będzie tak dojrzała technologia, żeby no właśnie pójść i kupić, zapłacić i zbudować, a to cały czas jest w fazie badań. Mówiliśmy o wpływie energetyki jądrowej na klimat, mówiliśmy o odpadach, o bezpieczeństwie, ale ważny jest też ten wątek ekonomiczny i wiele osób, które zastanawiają się, czy słyszą doniesienia na temat budowy elektrowni jądrowych w Polsce, myśli sobie, okej, przyjadą Amerykanie, Koreańczycy czy przedstawiciele firm z innych części świata wybudują własnymi siłami takie elektrownie, dostarczą swoje własne technologie, a Polacy będą mogli co najwyżej na taką budowę dowozić pizzę. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Polska, albo kłaść kable też. Albo kłaść kable. Czy Polacy faktycznie mogą merytorycznie i technologicznie włożyć coś do takiej budowy? Krótko mówiąc, czy możemy na tym jeszcze zarobić? Czy nie mogą, Polacy będą musieli włożyć coś merytorycznie do tej budowy, jeżeli ona ma powstać. Takiego dużego zakładu przemysłowego nie buduje się bez udziału lokalnego przemysłu. Byłoby to zupełnie nieracjonalne i to już niezależnie od tego, co my jako strona zamawiająca będziemy chcieli. Elektrownia jądrowa to jest oczywiście dość specyficzny zakład, ale ja bym tego nie demonizował. To jest po prostu duży zakład przemysłowy. My mamy w Polsce duże zakłady przemysłowe, zbudowaliśmy ich parę w historii tego kraju. Większością względów to się naprawdę w żadnej mierze nie różni ani pod względem budowy, ani pod względem eksploatacji. Są trochę ściślejsze procedury przestrzegania jakości i tak dalej, ale polski przemysł sobie doskonale poradzi z uczestnictwem i już sobie radzi. Są firmy, które uczestniczą w budowie elektrowni jądrowych za granicą. Jest oczywiście prawdą, że serce, technologia sama jądrowa będzie zagraniczna. To jest zresztą prawdą w odniesieniu do prawie wszystkich technologii energetycznych, jakie w tej chwili wykorzystujemy. No, mamy taki stan przemysłu na świecie, jaki mamy. W Polsce nie ma dużych, absolutnie lokalnych dostawców technologii energetycznych, urządzeń, głównych urządzeń technologicznych. No i niestety, ale żeby coś zrobić z naszą energetyką, urządzenia musimy importować. Natomiast udział polskich firm zarówno w przypadku źródeł odnawialnych, jak i energetyki jądrowej będzie. Natomiast odniósłbym się chętnie, bo oczywiście czytaliśmy prawdopodobnie wszyscy ten sam tekst, z którego jest memo o dowożeniu pizzy na budowę. Tak, oczywiście Polacy, ja bym się tego nie śmiał tak na marginesie z samego zjawiska, dlatego że to jest też widoczny wpływ takiego zakładu na lokalną gospodarkę. Tam w tym miejscu, gdzie to ma być, nad morzem, no są dwie lokalizacje, które są potencjalnie rozpatrywane, one są blisko siebie, no ale w jednej z nich powstanie duży zakład przemysłowy zatrudniający czterocyfrową liczbę ludzi. Ci ludzie w części to będą bardzo wysoko wykwalifikowani specjaliści, w części wcale nie. Jak to w każdym zakładzie przemysłowym, są ludzie bardziej i mniej wykwalifikowani. Oni tam będą musieli zamieszkać ze swoimi rodzinami i to oczywiście pobudzi także inne sektory gospodarki. To pobudzi bazę hotelową, bo muszą przyjeżdżać co dwa lata przetasować te kasety paliwowe, o czym Ania mówiła, specjaliści ze strony dostawcy. To pobudzi oczywiście, że gastronomię jak najbardziej i moim zdaniem nie ma w tym niczego złego. To jest przewidywany pozytywny efekt istnienia takiego zakładu, także właśnie na takim poziomie. Czyli zaczęło się od aspektu globalnego, od ochrony klimatu, a skończyliśmy na lokalnej pizzerii. Bardzo smacznie zakończył się ten odcinek. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w naszym studiu, a naszym widzom za to, że byli z nami. Energetyka jądrowa, jak widać, jest jednym ze sposobów rozwiązywania globalnych problemów klimatycznych naszej planety. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, o współpracy z odnawialnymi źródłami energii, jedno drugiego nie wyklucza i o tym, jaki wpływ będą miały elektrownie jądrowe na polską gospodarkę, także na polską naukę. Bardzo dziękuję także Państwu i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków Akademii Rynku Energii. Do zobaczenia.